miś Teddy? Miś Teddy zniknął. Tato, zgubiliśmy misia Teddy'ego? Nie martw się, Peppo. Na pewno się znajdzie. Witajcie. Jak minął dzień? Tatoś zgubił misia Teddy'ego. O nie. Mam pomysł, jak go odnaleźć. Powiedz mi, jak chcesz odnaleźć misia Teddy'ego, tatusiu? Najpierw wydrukujemy wszystkie zdjęcia naszego misia. Mama świnka rozpakowuje zakupy. Gdzie idziecie? Idziemy rozwiesić zdjęcia misia Teddy'ego na drzewach. O! Tato, poczekaj na mnie! Dlaczego chcesz rozwiesić zdjęcia na drzewach? Wszyscy, którzy zobaczą zdjęcia misia, dowiedzą się, że zaginął i pomogą go odnaleźć. O! To jest Teddy w łóżku. A to Teddy w naszej kuchni. A te zdjęcia zrobił George w supermarkecie. O, miś Teddy! Już wiem, gdzie on jest. O, witaj. Mamusiu, czy wiesz, gdzie się podział miś Teddy? Tak, schował się w torbie z makaronem i pomidorami. Peppa pokazuje całej klasie zdjęcia Teddy'ego. Nie byłam pewna, czy misia Teddy'ego spotkają u mnie interesujące przygody. Ale na szczęście mój tatuś zgubił go w supermarkecie. Odnaleźliśmy go potem w torbie z zakupami. To bardzo ciekawe przygody. Tak, bardzo. Ci o pięknej księżniczce Pepie i ser George'u. I o kucharzu, który robi najsmaczniejsze torty. Mama, tata i dziadek świnka wciąż czekają na kolację. Zobaczę, co zatrzymało babcię świnkę. Chcę jeszcze jedną bajkę. Niegrzeczna babcia świnka, miałaś ich nie budzić. Obiecuję, że uśniemy, jeżeli dziadek świnka dokończy bajeczkę. Znam świetne zakończenie bajki, babciu świnko. Możesz zejść na dół, a ja zaraz przyjdę. Jest chłopiec z łodygą fasoli, piękna księżniczka, odważny rycerz i kucharz, który robi pyszne jedzenie. Tak, po zjedzeniu pysznej kolacji wszyscy poszli spać i koniec. Ale szybko wstali, bo zjawił się czarodziej. Czarodziej? Tak, czarodziej. I dał wielkie przedstawienie magicznych sztuczek. A, no i? Potem zjawił się okropny smok. Babcia, mama i tata świnka wciąż nie mogą zjeść kolacji. Ta bajeczka wydaje się nie mieć końca. Jestem ekspertem od bajeczek na dobranoc. Bardzo szybko ich uśpię. Peppo, George'u, marsz do łóżek. Ale dziadek nie skończył opowiadać nam bajeczki, tatusiu. Ja dokończę opowiadanie. Będę na dole za minutę. No tak. Jest chłopiec, fasola, zamek, piękna księżniczka, dzielny rycerz, kucharz, czarodziej i bardzo groźny smok. No i bardzo głodny król. Wszyscy zjedli pyszny obiad i żyli długo i szczęśliwie. Może dorzucić więcej węgla. Trzeba jeszcze podmuchać. A może wrzucić więcej rozpałki. Tak, teraz możemy czekać na ogień. Jak długo będziemy czekać? O, to może trwać bardzo długo. Ja czekam już od dawna. Ile już pożarów pani ugasiła, pani królik? Żadnego. Ani jednego pożaru. Ale trzeba być gotowym. Dzwoni telefon pożarowy. Możesz odebrać, Peppo. To pewnie znowu dzwoni twój tatuś. Dobrze. Halo, straż pożarna. Witaj, Peppo. Tatusiu, to znowu ty. Jesteś niegrzeczny. Ten telefon jest tylko do pożarów. Poproś panią królik do telefonu. Dziękuję ci. Tata chce z panią rozmawiać. Witaj, tato świnko.
Tego telefonu używa się tylko w razie pożaru. Pożar! 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 Wielkie niebo! Grill taty świnki jest cały w płomieniu. Mamusie, na ratunek! Skaczcie! Nadjeżdża straż pożarna. Odsuńcie się, tatusiowie! Mamo psie, proszę włączyć wodę. Tak jest, włączam. Pożar ugaszony. Hurra! Dziękujemy, pani królik. Nie ma sprawy. To przecież moja praca. Straż pożarna wszystkich mamuś. A teraz, skoro pani królik zalała nam cały ogród wodą, możemy wszyscy poskakać w kałużach z błotkiem. Czy wszyscy gotowi do wyjazdu na wakacje? Tak, mamo świnko. No to w drogę. Jedziemy na wakacje, tatoś wiezie nas. ta mapa jest troszkę niejasna. Tato, chyba się nie zgubimy. Nie martw się, Peppo. Jestem ekspertem w czytaniu map. O, to trochę dziwne. Zgubiliśmy się? Tak. Nadjechał Dany pies z dziadkiem. Witaj, Peppo. Witaj, Dany. Zgubiliśmy się. Jak to? Nawigacja nie działa? Nawigacja? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień. Nawigację włącza się tutaj. O! Witajcie w samochodzie przyszłości. A, to uruchamiamy tym przyciskiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? Auto kempingowe mówi. Sprytne, prawda? Nawigacja pomoże wam znaleźć drogę. A skąd będzie wiedziała, dokąd chcemy jechać? Powiecie jej. O, witaj, samochodzie kempingowy. Witaj. Jedziemy na wakacje. Powiesz nam, jak jechać? Kontynuujcie jazdę prosto tą drogą. Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co! Udanych wakacji! Jedziemy na wakacje, tata wiezie nas. Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy olej nam się zaraz skończy? Nie, takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Niestety, Ryczardzie, nie wyciągnę jej. Jest za głęboko. Mamo! Przykro mi, nie umiem nurkować. Wiesz, George, nawet ja nie potrafię nurkować. Potrzymasz moje okulary, mamusiu? Proszę bardzo. Wspaniale, tato świnko. Naprawdę całkiem nieźle mi idzie to nurkowanie. Ja i Rebeka chciałybyśmy poskakać. Czy możemy teraz iść na trampolinę? O nie, Peppo. Jesteście na to jeszcze za małe. Nie martwcie się. Popatrzcie, jak ja skaczę. Chłoptas, tatuś. Za dużo ważysz, żeby skakać. Nonsens. Wygrałem puchar w skokach, gdy byłem młodszy. To było bardzo dawno temu, tatusiu świnko. Na szczęście cały czas utrzymuję doskonałą formę. Potrzymasz mi okulary, mamusiu? Będziecie mieli lepszy widok, jeżeli staniecie bliżej. Bądź ostrożny i nie pochlap nas wodą. Na pewno was nie pochlapię, Peppo. Ta jest dla mnie za niska. Bądź ostrożny, tato świnko. Tak, nie ochlap nas, tato. Nie martw się, Peppo. Czy na pewno trafisz do basenu, tato?
daje kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem, nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem, stary fotel tatusia. Ale to jest antyk. A co to znaczy antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Ach, znalazłeś go na śmietniku, tato świnko. To rupieć. Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Powtarzasz to od wieków, tato świnko. Już wiem. Oddam skarpetki, które zrobiła dla mnie babcia świnka. Dobrze. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż, staroci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel? O, ale hojnie. Do widzenia. Do widzenia. Mamo, oddałaś stary fotel tatusia. Nic nie mów, to nie zauważy. Nadszedł dzień wyprzedaży. Witaj. Witam, pani królik. Pepo, co z tym fotelem? To straszny śmieć, ale zawsze można napalić nim w kominku. Przecież to jest antyk. Serio? Tatuś mówił, że jest wart mnóstwo pieniędzy. Nigdy nie wiadomo. Lepiej podwyższę cenę. Pa! Witam wszystkich. Witaj, Pepo. Co wystawiłaś Suzy? Sprzedaję mój strój pielęgniarski. Ja balonik z papugą. Sprzedaję moją małpkę. Och, będę tęskniła za moim pajacem. O, to bardzo gęsta mgła. Niczego nie widać. Może powinniśmy wrócić do domu? Tak. Na plac zabaw wybierzemy się kiedy indziej. O! Jest za duża mgła i nie można znaleźć placu zabaw. Dlatego George i Pepa muszą wracać do domu. Ojej, ale jak trafić do domu? Zgubiliśmy się, tato świnko? Nie martwcie się. Doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Tędy. To... Skąd tu to drzewo? Tata świnka wszedł na drzewo. Wszystko w porządku, tato świnko? Tak, w porządku. Tędy! Tato świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Pepo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O! Tata świnka znalazł staw. Udało się. Tak. Odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. Halo? Czy słyszeliście coś? Tak, wydaje mi się, że ktoś powiedział... Halo? To mama królik z Rebeką i Richardem. Witaj, Pepo. Zgubiliśmy się. Mówi dziadek pies. Pomocy! Nasz samochód się zepsuł. Dany, wzywają nas do awarii samochodu. Juhu! Ho, 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 na ratunek! Na ratunek! O, jest Dany i dziadek pies. Hurra! Dziadek pies wie wszystko o samochodach. To coś poważnego? Nie, po prostu skończyła się benzyna. Co mamy zrobić? Mam mnóstwo benzyny w moim warsztacie. Podholuję was tam. Dziadek pies holuje samochód Pepy do swojego warsztatu. Dziadek pies napełnia bak benzyną.
Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować i nas? Tak, córeczko. Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek! Na ratunek! Witaj, Suzy. Przyjechaliśmy cię uratować. Hurra! George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy. Pa, pa, Pedro. Hej. Pa. Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Pepo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George, ty też chcesz iść na badanie? Nie. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo. Mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tatuś Świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. Tata Świnka zrobił ogromną bańkę. Biegnijcie wszyscy. Ostrożnie, tato Świnko, nie poślizgnij się. Nic mi się nie stało. Oj. O. O. Każdy z nas ma swój wieszak. Ten
jest dla ciebie, Emily. Emily wiesza płaszczyk na wieszaczku, który wskazała Peppa. Powiedz, Emily, co chciałabyś dzisiaj robić? Malować, lepić czy układać klocki? Nie jestem pewna. Może budować z klocków? A wy co wybieracie? Malowanie, lepienie czy klocki? Budowanie! A niech to! Budowanie to dzisiaj zabawa dnia. Każde z dzieci chce pomagać Emily. Emily, trzeba wziąć klocek i postawić go na drugim. O tak. Lepiej jest układać jeden koło drugiego. Nie, tak stawiaj, Emily. Miau. Tak jest lepiej, Emily. Nie. Emily, rób tak. Rozumiem, że bardzo chcecie pomóc, ale może Emily pokaże, jak ona układa klocki? Nie jestem pewna, ale robię to chyba tak. Emily jest mistrzynią w układaniu klocków. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie. Pokażecie, Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani gazelo. O tej porze Peppa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Lody, lody! To pani Królik, lodziarka. Witaj, mamo Świnko. Witam, pani Królik. Cztery lody, poproszę. Dziękuję, pani Królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Polly może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Peppo. Polly na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Polly. Dziadek i babcia Świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia Świnka zobaczyła w ogrodzie? To Polly! Hurra! Tatusiu, czy uda się nam ściągnąć Polly z drzewa? Nie martw się, Peppo. Uratuję Polly. Chodź tu, Polly. Masz ochotę na filiżankę herbaty? O nie, Polly poleciała jeszcze wyżej. Ojejku. Uważaj, tatusiu. Nie spadnij z tego drzewa jak ostatnim razem. Nie martw się, Peppo. Będę bardzo ostrożny. Chodź tu, Polly. Ziarenka! Ciekawe, gdzie pobiegł George. George przyniósł karmę Polly. Polly uwielbia jeść ziarenka. George'owi udało się ściągnąć Polly z drzewa. Hurra! Co to za dźwięk? Telefon komórkowy tatusia zaczął dzwonić. Co? Halo? O, babcia Świnka. Witaj, tato Świnko. Mogę rozmawiać z Polly? Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Peppo. Wiesz, Zoe, mam ze sobą Teddy'ego. A ja wzięłam małpkę. O. Dinosal! Mam także zestaw piknikowy. Pobawmy się w piknik. O, są kaczki. Pojawiają się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Udawajmy, że pijemy sok pomarańczowy. I że zjadamy przepyszne ciasteczka. Ten tort na niby jest naprawdę smaczny. No tak, kaczki nie jedzą niby ciasta. No cóż, to znaczy, że będzie więcej dla Teddy'ego, pana dinozaura i małpki. Przepyszne.
Małpka mówi, że to najlepszy tort, jaki jadła. Peppa, George, czas do domu. Papa, Zoe, papa. Wszyscy gotowi? Tak, tato Świnko. My też musimy wracać, Zoe. Tak, tatusiu. Kubeczki, talerze, małpka, Teddy. O nie! Peppa zostawiła Teddy'ego. Peppa znowu zapomniała Teddy'ego. Cała rodzina Peppy dojechała do domu. Koniec jeżdżenia na dziś. Marzę, żeby wygodnie usiąść i nic nie robić. Pooglądać Teddy, trochę... zapomniałam Teddy'ego. O, Peppo, teraz tata znowu będzie musiał jechać taki kawał drogi. Tak, oczywiście. To pan zebrał listonosz. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie której? Pan dinozaur jest. Mała rybka też. Pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Peppo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. O, ale to tylko połowa zagadki. Gdzie w takim razie jest Teddy? O, nie wiemy. Co to takiego jest na podłodze? To okruszki ciasta. Dzięki szkłu powiększającemu małe okruszki widać doskonale. Ciekawe, czy twój Teddy lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą nas na schody. Teddy bardzo lubi jeść ciasto. Okruszki prowadzą do sypialni George'a i Peppy. O, dalej nie ma okruszków. Jak znajdziemy Teddy'ego? Zadawajcie mi pytania, a ja będę odpowiadał tylko tak lub nie. Dobrze. Czy Teddy jest w tym pokoju? Tak. Czy Teddy jest w łóżku George'a? Nie. Czy Teddy jest gdzieś wysoko? Tak. Teddy jest w moim łóżku. Hurra! Zagadka została rozwiązana. Nadal chcesz być detektywem, gdy dorośniesz, Peppo? Praca detektywa jest bardzo trudna. Następnym razem to ja chcę wymyślić bardzo trudną zagadkę, tak jak ty, tatusiu. Richard też nie lubi się dzielić. Co się stało? O co ten płacz? George i Richard nie umieją się razem bawić i zawsze płaczą. Są jeszcze za mali na wspólną zabawę. Może wy ich nauczycie, jak się razem bawić? Dobrze. Pokażemy im, jak się robi babki z piasku. Dobry pomysł. Chodźmy do piaskownicy. George i Richard uwielbiają piaskownicę. George, Richardzie... Dzisiaj wszyscy razem będziemy robili babki z piasku. Najpierw napełnimy wiaderka piaskiem. Potem odwrócimy wiaderko do góry dnem i trochę postukamy. Teraz podniesiemy wiaderko. No i gotowe! Richard zrobił pierwszą babkę. Mam babkę! George też zrobił babkę. Widzicie? Wspólna zabawa jest przyjemna. Ojej, zabawa nie skończyła się najlepiej. To wszystko wina Richarda. Zepsuł George'owi jego babkę z piasku. Twój brat pierwszy zepsuł babkę z piasku Richarda. No, no. Powinniście dawać George'owi i Richardowi przykład, jak można się razem ładnie bawić. To prawda. Jesteśmy duże. A George i Richard są jeszcze za mali, żeby mogli się razem bawić. Mam pewien pomysł. George, co najbardziej lubisz robić na placu zabaw? Boju, boju! Boju, boju! George najbardziej lubi huśtawki. Boju, boju! George, akordeon. Jest prawie tak trudny, jak mój bębenek.
Dobrze, George. George chyba jest za mały, żeby grać na akordeonie. Tato, czy w pudle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać? To też nie brzmiało za dobrze. Myślę, że musi to zrobić ktoś tak silny jak ja. To też nie był dobry dźwięk. Pepa ma rację. Na tym nie można zagrać. Nieważne, tato Świnko. Zostań przy akordeonie. Grasz na nim pięknie. Och, nie chwaląc się, gram całkiem nieźle. Zawsze lubiłaś słuchać. A ja zagram na skrzypcach. A ja na bębenku. Mama Świnka gra na skrzypcach. Tata Świnka gra na akordeonie. Pepa gra na bębenku. A na jakim instrumencie zagra George? George dymie w róg. Mamusia gra na skrzypcach, tatoś gra na akordeonie, a ja gram na bębenku. George też gra. Pepa, George, widzieliście gdzieś okulary taty Świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Pepa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty Świnki. Okropne. Tata Świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata Świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato Świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Pepo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Pepa i George szukają okularów taty. Pepa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty Świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O! Sprawdźmy na górze w sypialni rodziców. Pepa i George szukają w pokoju mamy i taty Świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Pepa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Chodź już, Pepo. Papa, dziadku. Papa, truskaweczko. Dziadek Świnka opiekuje się roślinką Pepy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek Świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! Dziadku, jesteśmy! Pepa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz! O! Truskawki! Dziękuję, dziadku. Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak. Teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku,
George chce posadzić marchewkę. George? Chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić. Dinosaur! George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Głuptas, George. Dinozaury nie rosną na drzewach. Zrób dokładnie to, co powiem. Pokłasz swój czubek głowy i brzuszek. Dobrze, już nie masz czkawki. Sposób Pepy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw podskocz 3 razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy. Nowa kuracja Pepy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Już wiem. Żeby wyleczyć świnkę z czkawki, trzeba ją przestraszyć. George, teraz cię przestraszę, ale pamiętaj, że to tylko zabawa, która ma cię wyleczyć z czkawki. Pamiętaj, ja tylko udaję straszną. Pepo, nie wolno ci straszyć George'a. On jest za mały. Przepraszam. Próbowałam wyleczyć George'a z czkawki. Czkawka George'a zniknęła. Dziadku, czemu motyle wyglądają jak kwiaty? Cóż, bo zdobywają pożywienie z kwiatów. Jak? Mają bardzo długie języki. Dłuższe niż mój? Och, tak. Języki motyli są o wiele dłuższe niż twój. Dzięki nim wysysają z kwiatu nektar. O! Pepo, motyl myśli, że jesteś kwiatkiem. Nie jestem kwiatkiem. Jestem świnką Pepą. Jest taki piękny. Chciałabym być motylem. Pepa bawi się, udając motyla. Jestem motylkiem. George też chce się bawić. George, to ja jestem motylem. Baw się w coś innego. Już wiem. Możesz być okropnym robalem. Tak, tak, jestem motylem. Ojej, George nie chce być robalem. Też chce być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robala. Pepo, dokuczasz George'owi? Ach, nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Pepo, weź piłkę i ustaw się tam,
A ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Peppy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George. Podaj do mnie. Łoptas, George. Też tak potrafię. Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Peppo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap.